Witam serdecznie, moi drodzy. The Last of Us Remaster. Trafiliśmy... Właśnie, dawno nie grałem, więc musimy sobie przypomnieć, jak wygląda sytuacja. Jesteśmy na koniu, wjechaliśmy tutaj do miasta. Piękna płotka. No i w sumie nie wiem, co dalej. Wjeżdżamy. Kolejna dzielnica. Okej, żaden z tych budynków nie przypomina lustra. Pojedziemy do centrum miasteczka. Stamtąd rozciąga się widok na większość kampusu. Ciekawe. Nie, to jest na PlayStation 5. Obecnie gram. To jest zremasterowana wersja. Ale remaster już wyszedł na czwórkę, nie? Naokoło trzeba to zrobić. Czyli co? Ludzie mieszkali tu tylko po to, żeby się uczyć? Chociaż byli już dorośli? Chcieli się czegoś nauczyć. Zastanowić się, co chcą robić w życiu. Co chcą robić w życiu? Patrzcie, co mamy. Miotacz ognia. I oto smola. Chyba jest dobre miejsce. To chyba jest dobre miejsce. No dobra, i teraz co możemy ulepszyć? Słuchajcie, kurde, ten łuk tak mnie kusi, nie? Bo fajny jest, ale w sumie z pompy najczęściej strzelam. Ile mamy punktów? 285! To czemu ja tego nie naprawiam? Aha, bo to jest poziom 3 na 5. Dobra, to musimy zrobić tak. Magazynek. Szybkostrzelność z pompy. Zróbmy też z tego pojemność magazynka, niech jest. I z tego zrobimy przeładowanie. Nie, tutaj nawet przeładowanie zrobię większe. Tutaj zrobimy z rewolwerem szybkość przeładowania. Czyli co, wychodzi na to, że zdecydowana większość nie używa tego, tak? Zasięg zrobimy większe. Przynajmniej mogę z tego, ten pierwszy poziom wszędzie tutaj sobie zrobić. Wszystkiego po trochę. Będzie mi służyć. No. Wszystkiego po trochę sobie ulepszyłem, z tego względu, żeby po prostu nie być zamkniętym tylko i wyłącznie na jedną broń na przykład, nie? Okej. Tutaj mamy te tabletki, czyli też możemy sobie troszeczkę dupnąć mocniej. Możemy tak, maksymalne zdrowie już mamy, możemy tutaj te niektóre rzeczy, tryb, o, szybkie leczenie możemy zrobić. I szybkie leczenie jeszcze raz. Dobra. A, i jeszcze jedna rzecz, jeszcze tutaj, to. Apteczkę zrobimy. Zrobimy puszeczkę. I bierzemy kolejne rzeczy. Nauczę się jeszcze, jak to się, okej, tędy. Chyba idziemy zobaczyć. A, tu coś było. Gazrurka. Aha, no ale gazrurka jest dobra, bo mam ją chyba ulepszoną. Dobra. Co to, jakiegoś kota słychać? Kotka słychać? Kotecek? Nie, to ptak. Miau? Wskakuj na konia. Jedziemy. Czy my tam mamy przejść? Bo koń tędy nie może przejść. Raczej nie bardzo. Raczej musimy iść gdzie indziej. Dobra.
No i super. Idziemy teraz tutaj, w tym kierunku. Ale tam jest brama zamknięta. Tutaj są jeszcze drzwi. Dobra. Ty, w którym kierunku trzeba iść? Tego nie wiem. Może stąd wyjechać i tutaj w prawo. Mhm. Dobra, tu jest zamknięte. Tutaj nie ma przejścia. No ale ja tu byłem. No to co? To wychodzi na to, że tam gdzie byliśmy trzeba było iść. No dobra. Tylko że co? Mam przeskoczyć przez ten drut kolczasty? Przecież koń nie przeskoczy przez niego, patrzcie. Damy radę przeskoczyć? O! To jednak. Czy koń wjedzie po schodach? O! Tędy nie. Czy w jedynce był koń? No właśnie, nie wiem skąd im się uchronił taki koń. Taki koń w takim świecie to musiał być, kurde, warty wszystko. Zdrowy koń. Bo nie trzeba było paliwa żadnego, wiecie, do takiego konia. Tylko trzeba było jedzonko Kalus mieć, nie? Zostań. Kalus, co to w ogóle za imię? Trzeba to było przedyskutować z Tomim. Kalus? Sralus! Jak myślisz, ilu ich tu jest? W sensie świetlików. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Co jest, koniem? Chyba biegacze. Zostań z koniem. Pójdę sprawdzić. Tak, nie chcę, żeby się spłoszył. Dobra, to już wiemy, co się będzie działo, czat. Dobra. Ktoś majstrował przy tej bramie. Nie ma prądu. Nie ma prądu. Spróbuję włączyć zasilanie. Nie ma prądu. A ja jestem elektrykiem, to ja wiem, jak to zrobić. To idziemy, tak? Okej. Nie, już, wiesz, armę żeśmy skończyli grać. Z Jasiem żeśmy dosyć długo grali w armę, nie? Bo prawie 3 godziny łącznie. Plus to, co ja grałem. Teraz będą jaja. No dobra, dobra, tego już nie wyjdziemy chyba. Okej. Poczekajcie chwilę. Musimy to na spokojnie zrobić. Kto tu strzela? A ona strzela.
Dobra. Palenie zabija, dokładnie. Chodź, dziewczyno, wiesz, chodź. Tak sobie myślę, że chyba chciałabym zostać astronautką. Kurwa, ty nie wiesz, czy ty przeżyjesz, ty chcesz astronautką być. Dobra, sobie, że jesteś ty normalna? Baję, co? Fajna sprawa. Po prostu. Tak, to są słynne twitterowe Julki. Jan, czemu nie masz suba przy niku? Skończył się? Kurde. To musisz jakiegoś frajera znaleźć, żeby ci dał. Siemanko, białowłosy, cześć. Dobra, czy tutaj przewód był? I on tutaj do generatora idzie. No to dobra, włączmy ten generator. Zadziała czy nie? Jeszcze raz musimy. Czy będę grał w Last of Us 2? No zobaczymy. Nie od razu na pewno po skończeniu jedynki. Na pewno nie tak, że skończę jedynkę i następnego dnia zagram. W dwójkę to nie. Co ja pluję nienawiścią? Ale gdzie ja pluję nienawiścią? Jak ja kocham was wszystkich, jesteście wspaniali. No gdzie ja tutaj jest plucie nienawiścią? Co wy to? Już otwieram bramę, poczekaj chwileczkę. A ty? Kim chciałeś zostać? Chodź. Jak byłem chłopcem, marzyłem o karierze piosenkarza. Dawaj, śpiewaj. Żartujesz. Poważnie. Zaśpiewaj coś. Nie. Ewy. Zapomnij. Joel? Proszę. Pojedynce będzie gotik? Nie. Nie ma mowy. Tak nie będzie. Noc nadchodzi. Czekajcie, to się otwiera? Nie, to się nie otwiera. Jezu, ile wy możecie gotika oglądać? Ja grałem, słuchajcie, w Kroniki Myrtany 125 godzin. Serio, powinno wam być dość gotika na moim kanale przez przynajmniej rok. Przez przynajmniej rok. Jeszcze nie minęło nawet pół roku. Dopiero ile minęło? 4 miesiące? 5? Za długo? No nie żartuj sobie. Dobra, tu musimy przeskoczyć, chodź. Wskakuj na konia. Małpy? Jakie małpy? Tak, całe stado. Ty! Małpy! Fajne. Mąkę. No dobra. Patrzcie, skaczą tutaj. Idę za małpami. Ale to było super. Widziałaś wcześniej małpę? Pierwszy raz widzę małpę. Ha! Ty, świnia. Nie powinniśmy już kogoś spotkać? Może nie chcą się... No, uważaj sobie, co ty mówisz. Tutaj. Katsu. Tak, może. Proszę uważać.
Dobra, nie tędy, idziemy tam. Hej, zobacz. Świetliki. Gdzie są świetliki? Dobra, spróbujmy otworzyć bramę. O, proszę bardzo. Zostanę z Kallusem. Tutaj pisały disconnect generator when out of duty. Dobra. Kallus. Znowu generator jest po drugiej stronie. No tu na pewno coś nas zaatakuje, bo przecież tak musi być. Ani drgnie? Dziewczyna. Musisz się postarać. Co ja gadam, ona ma 14 lat. Ale głos ma kobiety, aktorki dorosłej. Przecież... oho. Gitara. Siema. Tak, to jest głos Ciri z Wiedźmina, dokładnie. Studenckie. 9 cholernych miesięcy czekania, wciąż nic, ani słowa nikogo. Znalazłem kilka puszek z żarciem. Zauważyłem grupkę tych stworów. Jedna była hiter, może była hiter, kurwa. Baterie się wyczerpują, więc radia słuchałem już tylko raz w nocy. Już sobie odpuściłem. Już sobie odpuściłem po... Po czym? Po tym niedawno, co ostatnio minęły 3 pieprzone miesiące. Dobra, tam jakieś historie. Ciekawe, ile wytrzymaliście. Studenciaki. No i tak to potem życie weryfikuje, tak? Tak jak Oktagon weryfikuje, to też życie weryfikuje. Dobra, kto to jest, jak myślicie? To są twórcy gry, pewnie, na? Easter egg, na zasadzie... To są ich rodzinne zdjęcia. I chyba tak. Mhm. Dobra. Idziemy dalej. A, to już tutaj byłem, dobra. Idziemy dalej. Tutaj nie byłem. Jakieś tam rzeczy znalazłem. Amunicja jest. Kibelek. Tutaj nikogo nie ma w kibelku. Aha. Dobra, musimy założyć to. Super. No i co? Jak tu przejść? Brzegiem? O kurwa. Dobra, chyba tak miało być, bo zdecydowanie widzę. Jest cutscenka. Dobra, ale mamy nóż, tak? To nie musimy się przejmować. On nas nie widzi. On nas może słyszeć jedynie. O kurwa, dobra. Dasz mi suba po wypłacie? Dobrze, czekać będę.
Ło, dobra, to jest bydlak duży. Mhm. Tylko teraz jest mały problem. Jak to otworzę, to zaraz on będzie... Dobra, to na pewno nie wytrzyma nas zbyt długo. Twój stary po harnasiach? Dobra, maskę już można ściągnąć. Czyli co, jakiś taki akademik, wszystkie pomieszczenia takie same są. Wszędzie można coś znaleźć, jakieś tapsy, ćpali, wiadomo, to młodzież bandycka, akademicka. Z gazety można przeczytać, że sprawdzono po ostatniej raporcie WHO, zgodnie z którym 60% populacji globu nie żyje lub jest zarażona. Armia Stanów Zjednoczonych wystosowała oświadczenie o zaprzestaniu poszukiwań osób zaginionych. Wydupione, moi drodzy, na tych ludzi. 60% ludności umarło. Taki to wirusik. Taki to ci wirusik malutki. Psikusik, wirusik. No co się tam stało? Wszystko w porządku. Nic mi nie jest. Chodź tu otworzyć bramę. No. Z drugiej strony, tak? Aha, bo tak. Z generatorem do przewodu trzeba dojechać. Dobra. Odpalić trzeba minigierkę, super skomplikowaną. Spróbujmy bramą. Ha! Udało się! Tak. Wchodź tędy. Dobra. Szybko. Gdzie klikacze? Pa. Nie. O. Nie sądzę. O. Czemu zarażeni mieliby być tak blisko laboratorium? Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo? Tak, bardzo możliwe. Mhm. Dobra, idziemy tędy. Hopsa! Zero strażników. Pusto. Tak, myślałem, że kogoś już spotkamy. Chodźmy do środka. Czy nam chodźmy do środka, poczekaj chwilę. Trzeba poszukać te rzeczy tutaj, trzeba pozbierać. Widzisz, nie grzmisz, patrz. No ale, no dobra, no to chodźmy. Chodź, koniku. Ona pojedzie na tym koniu, czy nie? Byłeś tu kiedykolwiek? Co, uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? Bo urodziła się Sara. Byłeś żonaty? Przez chwilę. Co się stało? Gówno. Zbyt wiele? Zbyt wiele. No dobrze. Czy widzieliście, jaki beznadziejny jest ten dialog? Tak, to chyba jakieś wejście. Mówi, co się stało, a on, dobra. A, zbyt wiele. To niezbyt wiele. Zamknięte na amen. Musimy znaleźć inne wejście. Może przejdziemy górą?
No, może przejdziemy górą. No to sprawdzimy, czy tak jest. Tu nie. Tu. Tu też nie. Tu też nie. A nie, czekaj, tutaj jest jakiś właz? Co to oznacza, że może przejdziemy górą? Tu. Co to mi chodziło, ale okej. What tego? I chyba można zabrać śmietnik znowu. Pamiętajcie, jeżeli nie chce się wam pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzajcie. Serio, zawsze. To jest podstawowa zasada. Jeżeli ktoś coś robi, pracuje przy czymś, nie przeszkadzajcie, to wystarczy. A ona przeszkadzała. A, tam jest dziura. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. I teraz mnie zaatakuje coś. Dawno nie było zaatakowania. Dzięki. Rozejrzyjmy się. No. Włączamy latarkę. Psyk. Pa, 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 pa. Kurde, ziewać mi się chce. Muszę się odespać, no. Halo? Halo, gówno! Mm, 25 aż części, to dużo. Jakim gram poczytałem trudności? Na najlepszym, jaki jest. Hop, hop! Świetliki! Mam tu latarstwo na zarazę. No ty... Nie róbmy hałasu, się nie dowiemy, co jest grane. Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został. Nie oddalaj się. No, muszę się napić, bo ktoś został. Tu ktoś był? Nie. Słabo ja eksploruję? Co ty gadasz? Wszystko dobrze idzie. No i co? To działa to czy nie? No idź. Idź, bo tam zaraz wyskoczy ci Poppy Playtime. Hagi Wagi. To dobrze, prawda? Jeśli dowiemy się, gdzie są wypuszczeni. Oh.
Wandal. Jean-Claude Van Damme? Vandal. Czy żeśmy stąd przyszli? No i dokąd ja mam iść? Kurde, jak jest gorąco, poczekajcie. Jezu, to tak ciepło. No burzy brakuje, no. Muszę otworzyć trochę okno. Muszę otworzyć trochę okno, będzie trochę prześwietlony obraz mojej kamery, ale muszę wywietrzyć troszkę. O, poczekajcie. No. No ktoś tu jest, tylko pytanie, czy to jest potwór, czy normalny człowiek jeszcze niezarażony? Przepraszam, jeszcze coś. Wiecie, zgadza się nasz krzybiczny na mózgu pacjenta, no super. Małpka. A to małpki. Dobrze, że to nie mlaskacze. A tam klikacze, a nie mlaskacze. Co to on tam przetłumaczył? Też nie są. No, masa, może tak się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy. Szukajmy dalej, to coś znajdziemy. Czyli... Przepraszam. Czyli oni robili badania na małpkach. Więc... Jest szansa, że jakaś małpa zmutowana tu może być. Chociaż tu nie było żadnego zwierzęcia zmutowanego do tej pory chyba, nie? Że to tylko jakby na ludziach działało, chociaż nie wiem. O, miałem podobny. O Jezu, nie bardzo mówię, podobnego miałem. Sony. Serio? No co ty? A ja nie żyję. Albo wkrótce zdechnę. I mam nieco czasu na przemyślenia. Bywały lata, kiedy czułem, że jest... Pieprzony projekt to tylko marnowanie. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. No dalej. Szukasz reszty. Cały zespół przeniósł się do szpitala Świętej Marii w Salt Lake City. Siedzą tam i wciąż ratują świat. Krzyżyk na drogę. Wiesz, gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd, nawet na koniach. Co? Świetliki? Na ziemię! Czemu są napisy wyłączone? Co to kurwa za jedni? Nieważne. Wiemy dokąd iść. Spieprzajmy stąd.
Felbę! Kurwa mać! Czy są tu ludziki jakieś? Idziemy dalej. I co, mamy wrócić czy co? Ty, no zdupione jest, nie wiem gdzie mam iść. No tutaj byliśmy, nie? Kurwa mać, no nie, no to takie rzeczy mnie załamują w tej grze. Jakiś labirynt się zrobił z tych pomieszczeń i teraz w sumie nie wiemy gdzie mam iść. No właśnie, tu byliśmy. Gdzie mamy iść teraz? Na dół? A może przez tą windę? Nie. No w kółko biegam, no. Uwaga! O ty kurwa! No to chyba tutaj idę, dobrze. Osłaniaj mnie! Tak. Osłaniaj mnie! Eli, proszę cię, Eli! Wspaniale. O rany. Muszę ci pociągnąć. Okej. Dobra. No spoko, tylko musisz zatamować. Ciekawe, czy masz coś pod... Teraz! O ja pierdolę. No nieźle. Tylko teraz jest pytanie i co? I on se tak idzie, tak? Aha, spoko. Nie, no jasne, oczywiście, że tak. Ręką zatamował.
Dostał plaster. Chodźmy. Tak się gra, moi drodzy. Taki jest świat. Cze? A, przepraszam, to jest gra tylko. Ja zapomniałem. Myślę, że to jest symulator życia prawdziwego. Dasz radę przejść? Tak. Okej. No to kurwa nieźle. Szybko! Szybko! Widzę cię. Kurwa. No weź. Dobra. Ty zostajesz tu. A ja go zajdę z boku. Eli. Zabiłeś moich przyjaciół. Dobra, zamknij ryj. Załatwimy to w przyjemniejszy sposób. Ach, ty mała. Robię co mogę. Mała s... Nikogo nie ma! Nieważne. Idziemy! To nic nie zmieni cię, wyzywanie. No kurwa, ale przesuń się, pało! Dobrze ci idzie! Dasz radę! O rany! Chodź, pomogę ci! Nie! Możesz iść? Tak! No to idź do chuja! Ale ja nie chcę iść do chuja! Chodź! Jest wyjście! Jeszcze tylko trochę! Stary pijany! No. Ale motywacja. Ty powinnaś zostać normalnie motywatorem życiowym. Hej! Joel! Za tobą! Co? Coach. Oj chuj. Oho! Joel! Chodź! Trup! Wstawaj! Chodź, Joel zasnął. Dobra, idziemy. Ale jak ona to kurwa przeładowała? Nie miała broni, nie miała tego i upadła, dostała kurwa z rury w ryj. Gdzie nagle się pojawiły pociski w broni? Co tu się dzieje w ogóle? Gdzie my idziemy? Tędy? Czekaj. No to dobra, tu idziemy, czekaj. Tak? Otworzę drzwi. Nie śpiesz się. O! Chodź! Kurwa, gościu, zostaw ten tego konia. To niezła Eli. To po co my w ogóle w tej grze jesteśmy już teraz? Przyprowadź konia. Dobra. Dasz radę siąść? Ale męczysz pan Wedgę. Tak se możesz do swojego ojca mówić, wiesz? Jak ci pozwoli oczywiście. Przy stole. Chyba uciekliśmy. Joel? Joel! Joel! Wstawaj! Wstawaj! Powiedz mi, co robić! No dawaj! Musisz wstać! Joel! I ten stary, o jaki fajny króliczek, ojejciu, reakcja. Nie wystarczy nam na długo.
Zostań tu. Gdzie poszedłeś? Dobra. O, jest. Pytanie teraz, dlaczego... W sensie... Nie jest powiedziane, że on umarł. Na pewno żyje. Tylko my się nim opiekujemy pewnie. Czy coś. Dlatego musimy iść jak w Red Dead Redemption, czy w czymś innych. Uwaga, idziemy. Czemu ty się skradasz? Idź, idź, idź. Troszeczkę musimy dalej zajść. Na większą zwierzynę zapolować. Czy ja się nie wczuwam? Nie, no ja się wczuwam, tylko wiesz, no to takie sztuczne, takie o Jezu, bo ci muzykę puszczą w tle, to już ci kurwa łzy mają iść do opie i już mam... Spokojnie. Mam cię. Mhm. Nie do końca go masz. Czy mnie nic nie w stanie wzrusza? Stary! Czasami mnie bardziej wzrusza, jak se puszczę piosenkę, jak wypiję, kurde, 6 piw i se puszczę piosenkę Mysłowic. To się bardziej popłaczę niż przy najbardziej wzruszających grach i filmach. Stary, a nie tam, kurde... To zależy, no. To zależy od nastroju, od sytuacji i tak dalej, no. Patrz, patrz, co się dzieje. O rany. Ale bez spoilerowania, słuchajcie. Ja grałem pierwszy raz. Jedyną rzecz, którą pamiętam, to było z tym królikiem teraz. Dlatego tak zareagowałem, bo wiem, że to był ten klip taki popularny, że ta laska tak zareagowała, że o Jezu, o... No dlatego tak zareagowałem, bo on poszedł na cały świat wiralem. Ale ja nie grałem w tą grę i nie za bardzo oglądałem u nikogo. Nawet nie wiedziałem, że on jest The Last of Us, ta scena. Mi się wydaje, że jest innej. Tak mi się coś kojarzyło, że jest z innej gry. Ta scena. Nie wiem nawet z jakiej. Ale na pewno nie jest The Last of Us. Jakby mnie ktoś zapytał, z jakiej sceny jest ten, ta z króliczkiem? Kurwa, to nie wiem. Z jakiej gry jest ta scena? Idziemy za śladami krwi, bo on już bo on już mocno krwawi. Tam? A co to daje, że tam jest znacznik jakiś? Dobra. Dobra, mamy go. Widzimy, tutaj ślady zostawiał. O, ty jeszcze żyjesz? Ty jeszcze żyjesz. On gdzieś tędy przeszedł. Jak on tutaj przeszedł, to ja nie wiem. Co
to za miejsce? No gdzie? No kryjówka jelenia, tak? Co, ty nie rozpoznajesz? Super. Wszystko w porządku. To miejsce wcale nie jest straszne. Co cię przeraża w tym miejscu? Jest po prostu rozwalony budynek. O co ci chodzi? Ale leży krew, no bo przecież śledzimy... Aha. Dobra, coś jest podejrzane. On se tak chyba nie padł. Tu musiał strzała dostać od kogoś. No pięknie. Kto tam jest? To ja. Wyłazić! Witaj. Chcieliśmy tylko pogadać. Jeden głupi ruch i dostaniesz prosto między oczy. Ciebie to też dotyczy. Czego chcecie? Jestem David, a to mój przyjaciel James. Jesteśmy większą grupą. Kobiety, dzieci. Jesteśmy bardzo, bardzo głodni. Tak jak ja. Kobiety i dzieci też są bardzo głodne. Ale może moglibyśmy wymienić się czymś za to mięso? Czego wam trzeba? Jaki kurwa James. Amunicji, broni, ubrań... Antybiotyków! Macie jakieś antybiotyki? No pewnie. Mamy je w obozie. Możesz iść z nami. Nigdzie z wami nie pójdę. No, śmierdoli mi sytuacja. No, niech twój Jeśli przyjaciel biegnie. Jeśli wróci z lekarstwami, dostaniecie jelenia. Jeśli przyjdzie z kimś innym... To dostanę prosto między oczy. Dokładnie tak. Nie no, James, zapierdalaj. Dwie butelki penicyliny i strzykawka. Pośpiesz się. No już. Czemu ty mierzysz do chłop... Kurwa, Madzia, jaka ona głupia. Wezmę tę strzelbę. Oczywiście. Mierz do chłopa, co ma broń, a nie do tamtego. Cofnij się. Na pewno trochę mu to zajmie. Może... Schronimy się tam przed zimnem. Weź jelenia. No. Ciekawe, czy by... Kurwa, takiego jelenia? Ja pierdolę, na pewno. Nieś takiego jelenia, ja. Ile waży taki jeleń? Z 300 kilo? Już. Z 200. Wiesz, że nie powinnaś sama tu tak siedzieć. Lubię być sama. Rozumiem. Jak masz na imię? Bo co? Wiesz, rozumiem cię. Nie ufasz nam. Jesteśmy całkiem obcy. Ale widzę, że zależy ci na tym kimś, kto jest chory. Jestem pewien, że nic mu nie będzie. Zobaczymy. No idzie. Klikando. Miałeś drugą spluwę? Wybacz. Wiesz co? Wolałbym, żebyś oddała mi moją strzelbę. Nie, masz swój pistolet. Mam nadzieję, że już strzelałaś. Zdążyłam poćwiczyć. Nie możemy pozwolić, żeby tu weszli. Ale tu zakończymy, jak w najlepszej telewizji, której się w akcji, podczas akcji przerywa na reklamy. Kończymy tu odcinek. I nagrywanie zapisujemy. Do następnego.